Dzień dobry. Dziś moim gościem jest pani posłanka Klaudia Jachira. Witam państwa sobie panią serdecznie. Czy Dzień dobry. pani jest polityczką taką na 100%, czy artystką, która uważa, że polityka jest innym teatrem, inną sceną? No nie, jak ja postanowiłam już podjąć tę decyzję 4 lata temu, kiedy był ten pierwszy, ta decyzja o starcie w wyborach, to ja stwierdziłam, że jak coś robić, to robić na 100%. Pierwsza więc... chyba była w 15, prawda? No w 15 to było takie bardziej sprawdzenie się. To wtedy był taki eksperyment, przygoda, jakaś próba niezgody na to, co się już zaczynało dziać w Polsce. Właśnie skąd ten pomysł? No świat się zaczął zmieniać. Zaczął się zmieniać, tak. Zawsze pani czuła w sobie taki temperament polityczny, żeby podziałać, wystąpić? Ja zawsze czułam, że mam w życiu dwie pasje. Jedną to całe życie od naprawdę dziecka. To był ten teatr i wszystko, co związane z tym marzeniem o aktorstwie. A druga to była polityka, bo też wyszłam z bardzo rozpolitykowanego domu. U nas się od najmłodszych lat, ja pamiętam, wszystko, publicystykę, programy polityczne, gdzie się tylko dało, w każdym Myślałem, możliwym. Że jeszcze lubi pani wchodzić na ślęże. Lubię. I że lubi pani psy. Też, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza, ale te dwie pasje były takie główne i tylko, że zawsze mi się wydawało, że zawodem będzie aktorstwo, będzie branża artystyczna, a polityka to będzie hobby, tak? Tak jak wiele ludzi w Polsce to miało. Gdzie był punkt przełomu? No 15 właśnie, w momencie, kiedy zobaczyłam, jak łatwo można ludzi, że populistyczne hasła są w stanie część społeczeństwa manipulować. Zobaczyłam zmianę nastrojów, taką ciemną stronę niektórych przekonań, tak, że coraz bardziej, że tak, że w ogóle migracje, które nie, w ogóle wtedy nie istniały, to był tylko wyreżyserowany temat przez PiS, one naprawdę zaczęły ludzie się zaczęli bać wyimaginowanego problemu. I to pokazało mi, że coś się dzieje nie tak i jakby to był taki pierwszy impuls, że chyba się muszę bardziej zaangażować w polityczne i to tak dla przetarcia właśnie Nowoczesna, współpraca z Nowoczesną. No a później Nowoczesna, droga... Nowoczesna to jednak miał być liberalizm, a pani, jak tak się wczytałem, to bardziej jest lewicowa niż liberalna. Nie, no ja jasno tworzę teraz taką frakcję zielonego liberalizmu. Proszę zobaczyć na moje głosowania, co one są zielony, bardzo mocne. Niech pani powie, co to jest zielony liberalizm. Czym jest zielone? Jest taką wiarą w to, że zielona transformacja, która teraz się dzieje i która mam nadzieję, że wreszcie po tych 8 latach przyspieszy, ona nam się też opłaca bardzo ekonomicznie. Że jeżeli tylko to mądrze pokierujemy, to jeżeli mądrze państwo będzie wspierać wszelkie możliwe zielone inicjatywy, to jest jedyna szansa na to, żebyśmy się mogli jako Europa i świat dalej rozwijać. Bo jeżeli nie zadbamy o planetę, ale właśnie w porozumieniu z branżą, z przedsiębiorcami, jeżeli nie ułatwimy przedsiębiorcom inwestowania w zieloną energię, w zielony sposób myślenia, jeżeli tego nie będziemy samorządom ułatwiać, to tego nie dokonamy. My absolutnie, ja bardzo... Czy to nie jest zieleń przeciwko liberalizmowi, tylko raczej liberalizm uzupełniony o zieleń? Oczywiście, oczywiście. I bardzo nie lubię, jak się to wiąże z jakimiś populistycznymi takimi hasłami i też bardzo nie lubię, gdy się próbuje sprowadzić te zielone nasze postulaty do tego, że to jest tylko, że to jest jakaś zła informacja. Nie, to jest dobra nowina. Znaczy my możemy żyć w państwie, w mieście z czystszym powietrzem, z lepszym transportem, bez wykluczenia takiego. Dla mnie na przykład inwestycje w transport są zawsze właśnie inwestycjami, a nie rozdawnictwem głupim, jak się PiS-owi zdarzało przeprowadzać to głupie rozdawnictwo. To jest inwestycja w nowe miejsca pracy, w lepszy dostęp do kultury, do edukacji. Dlaczego Warszawa może mieć genialną komunikację publiczną, a małe miasteczko albo wieś ma jej nie mieć? To jest właśnie, to są te różnice, z którymi się nie zgadzam. Natomiast traktuję to też jako taką formę wyboru i dobrą nowinę. Że jeżeli każdy by miał taki dostęp do komunikacji jak w Warszawie, to by z niego korzystał, tylko musiałby go mieć. Czy pani lubi swoje miejsce pracy tutaj, rzut beretem, tak? Co pani w tym lubi? Znaczy przede wszystkim architektonicznie jest to najpiękniejszy budynek w Polsce. Tak pani sądzi? Tak.
Tak, kompleks pomyślany w ogóle, uważam, wyprzedzający swoją epokę wtedy. Za każdym razem, jak wchodzę tam, nawet w tych najgorszych czasach tego Sejmu, nawet w tym ten Sejm, gdzie tam miałam po te 15-30 sekund u tego Terleckiego, który mi za każdym razem wyłączał mikrofon, wyzywał mnie od głupot latających i tak dalej, i tak dalej. I mówił, że na głupotę nie ma rady. To pani odczuwa coś podniosłego, jak pani wchodzi do... To jest genialnie zaprojektowany kompleks. Nawet nie chodzi o ten jeden budynek. Rzadko mi się zdarza, bo my mamy dużo do odrobienia lekcji, jeżeli chodzi o myślenie o przestrzeni wspólnej, publicznej, o w ogóle architektonicznym podejściu do miast, do przestrzeni naszej. No niestety oczywiście historia też to zrobiła, natomiast już tutaj... Fotele już są zielone, tak, prawda? Są. Kiedyś były bordowe, teraz są na powrót zielone, tak jak było przed wojną. Ale tutaj jest to zrobione bez zbędnego przepychu, proszę zauważyć. Ten obiekt jest elegancki, ale on nie jest kiczowaty w tej swojej elegancji. On ma genialne ułożenie, właśnie bardzo zielone, że tak powiem, wkomponowane w park. No teraz, od kiedy nie ma barierek, to wreszcie też to bardziej czuć tę harmonię, czuć, jest bardzo dużo zieleni, jest płynne przejście pomiędzy wszystkimi budynkami, jest w ogóle niesamowicie ciekawe. No pan jest od wielu, wielu lat przecież tam pracował pan, więc pan pewnie też zna te wszystkie przejścia podziemne. Czy pan jest jeszcze bardziej lower Silesia, jak mówią, czy Mazowie? Jeszcze raz. Bo pani zaczynała we Wrocławiu, prawda? Tak. Mhm. I kiedy pani się przeprowadziła tutaj? Tak, już na 100% to 2 lata temu. To tak na 100%. A wcześniej jeździłam pomiędzy... To była trudna decyzja? Nie. Czy z powodów logistycznych, czy jakichś innych? No pokochałam Warszawę. Ale Wrocław zawsze będzie w moim sercu i jakby ja się absolutnie ani nie wypieram Wrocławia, ani nie ukrywam tego, że pani powiem powiedzieć, że Sejm jest ładniejszy niż Hala Stulecia. Ale zobaczcie, no Hala Stulecia to w ogóle trochę inne klimaty, chociaż też doceniam tamtą architekturę i osiedle Wuwa, które modernistyczne, też genialne, polecam wszystkim we Wrocławiu. Natomiast każdy pewnie miasto ma taką swoją perełkę architektoniczną, ale zobaczcie, że jeszcze gdybyśmy otworzyli, podobno tak było w latach 90., że poza dniami sejmowymi w ogóle ludzie mogli przechodzić. No, no to gdybyśmy spokojnie to jeszcze zrobili. Przecież tam są normalne ulice. No tutaj, tu naprawdę ja to jest... Ja nawet pani powiem, że były takie czasy, że ja sobie wchodziłem sobie do Sejmu jak do normalnego, do sklepu. Okej. Nikt tam specjalnie, dopiero potem jakieś opłotkami. Nie, właśnie nic nie powinno być. Ten kompleks jest zaprojektowany tak, żeby był dla ludzi. Byłam 11 listopada, poszłam sobie specjalnie na cały dzień, na dni otwarte. Też fenomenalna historia. Ludzie mogą wchodzić w kuluary. Ludzie nawet mogą zajrzeć do tak zwanej tej dolnej palarni, której od lat już nikt nie pali, ale znamy tę historię, że tam podobno się tworzyła III Rzeczpospolita. Też ubóstwo. Znaczy, ja naprawdę wchodzę do tego miejsca, ja czuję tę historię. Ja czuję tych ojców demokracji, od których właśnie, i tu wracamy do pierwszego pana pytania, o których mi tato opowiadał, którzy, od małej dziewczynki. Którzy to są dla pani w opowieściach, które pani słyszała, którzy są to ci nasi ojcowie założyciele? No klasycznie. Czyli Lech Tadeusz, tak? Tak, i premier Mazowiecki, ale i Geremek, i Kuroń, więc no i Balcerowicz jest bardzo ważną też osobą właśnie wśród twórców tej demokracji i jestem przekonana, że bez profesora by jej nie było w takim kształcie, jakim ona jest. Więc to wszystko to było takie dla mnie, ja wiedziałam, że ja mam takie największe szczęście w historii, że przyszło mi dorastać w wolnej Polsce, że jestem tym pierwszym pokoleniem, bo jestem 88 rocznik, miałam niecały rok, no to jak się to zmieniło. Że tak by przywarciło się pani. No trochę, ale do 2015 roku. No i się skończyło i trzeba było coś zacząć robić. A Nowoczesna to był pomysł własny, czy jakaś znajomość z Ryszardem Petru, nie, który też z Wrocławia? Nie, absolutnie. To była formacja, która uważałam, że mam zbieżne z nią poglądy w wielu miejscach, która czułam, że jakby też odrabia lekcje tych 8 lat Platformy, bo przecież to wiadomo, że nie wszystko Platforma wtedy zrobiła idealnie i jakby wykorzystywała też ten, a z drugiej strony była fajną receptą na to,
jakie zagrożenia już płynęły, już widać było z tego rosnącego populizmu pisowskiego, tak? I to, więc dla mnie to była super inicjatywa i powiem panu, że pomimo, że nam się bardzo różnie losy osób związanych z Nowoczesną, bo ja nigdy nie byłam członkinią Nowoczesnej, ale jakby współpracowałam jak najbardziej, tak? To naprawdę tam poznałam tyle ludzi, że ja z nimi do dziś mam kontakt. Do dziś współpracujemy, do dziś się przyjaźnimy. To naprawdę była ekipa osób i jest, bo oni znaleźli sobie bardzo różne miejsca i w polityce, i dookoła politycznych historiach, ale które dalej są gdzieś zaangażowane w to tworzenie rzeczywistości. I naprawdę to było taki, uważam, bardzo fajny taki moment, że tyle ludzi w jednym miejscu takich z pomysłem na rzeczywistość, z jakimiś pomysłami, co by mogło się wydarzyć, żeby w Polsce lepiej się żyło, tam to było. A niech pani poopowiada, już pani by zaczęła, ten Sejm poprzednich 4 lat. No. Może nie przez ostatnich 8 lat, powiedzmy ostatnie 4. Jakie to było? Jak to było? No właśnie, to było podwójnie bolesne. Czy pani nie prowokowała tego Terleckiego często? Matko, jakie pytanie, absolutnie, no to jak można, nie, no w życiu, no ja po prostu mówiłam to, czego nas może oczekiwali. Nie, w formie może nadmiernej z jego punktu widzenia ekspresji. No, ale ja mam wolny mandat. No oczywiście, ja tak nie kwestionuję, tylko mówię, czy na poziomie emocjonalnym to nie było, że taki starszy pan konserwatysta z Krakowa mógł, że tak alergicznie na tę ekspresję. Ale to jest jego problem. To jest jego problem, a ja mam wolny mandat i dla mnie właśnie te 4 lata to były takie podwójnie bolesne, bo ja właśnie przez to, tak jak już powiedzieliśmy, jak bardzo uwielbiam to miejsce jako miejsce, i jak mi zostało przedstawione to miejsce, że właśnie Sejm powinien być miejscem takim źródłem w ogóle, takiej prawdziwej debaty parlamentarnej, takim źródłem parlamentaryzmu, to ja nagle przyszłam do miejsca, w którym w ogóle to nie ma nic z tym wspólnego, który służy tylko łamaniu prawa i ograniczaniu do minimum debaty właśnie. Czyli przez te lata miała pani częściowo poczucie bezsensu tej roboty, tak? Miałam poczucie totalnej cenzury i takiego wręcz wyszarpywania się o możliwość zabrania głosu. I dlatego właśnie za każdym razem, gdy robiłam coś, co nie było wyjściem na mównicę, i tak uważam, że mi się dużo razy udało na tę mównicę wyjść, bo wykorzystywałam każdą możliwą okazję. Na galerii pani też czasem występowała. Ale to tylko wtedy, gdy właśnie nie można było zabrać głosu w dyskusji. A pani uważa, że taki Terlecki dokuczał pani według pewnego pisowskiego standardu, czy ponad nadmiarowo, jak się mówi? To znaczy, oni byli zamordystyczni wobec całej strony opozycyjnej, natomiast chyba przez to, że ja rzeczywiście nie bałam się mówić prawdy, jeżeli uważałam, że robią bardzo źle i poza w ogóle regułami przyjętymi w demokracji, to ja im to powiedziałam prosto z mostu i oni wiedzieli, że ja im zawsze to powiem prosto z mostu. No więc oczywiście pewnie mój głos był dla nich jeszcze bardziej niewygodny niż niektórych kolegów czy koleżanek, którzy tam może nie mówili tak dosadnie tego, ale sorry, ja po to poszłam. Ja też to obiecałam wtedy, w 2019 roku, wyborcom i wyborczyniom, że właśnie będę patrzyła władzy na ręce Będę mówiła. Przed rozmową pani powiedziała, że proszę, mikrofony mogą być trochę ciszej, bo ja krzyczę, ale ja uważam, że w sensie metaforycznym pani po prostu stara się być donośna, niekoniecznie krzycząca, ale generalnie, żeby ten głos wybrzmiewał. Tak, oczywiście, no i tutaj oczywiście... Po to się jest tym posłem, prawda? Tak, znaczy ja bardzo głęboko to... Tak to rozumiem, że właśnie po to jesteśmy też tam. Oczywiście, że w idealnych warunkach to jesteśmy po to, żeby kreować rzeczywistość i mam nadzieję, że ta kadencja będzie teraz taka, że będzie można tę rzeczywistość kreować i że będzie można wreszcie zacząć spełniać te nadzieje, które wszyscy mamy i w których szliśmy w tych wyborach właśnie po tą zmianę. Natomiast minimum, które ja sobie wtedy obiecałam, bo wiadomo, że w opozycji też no, nie można zdziałać jakichś niewiadomych cudów. Nam się czasem coś udało wyszarpać, ale były to pojedyncze takie małe sukcesy, które pozwalały zachować nadzieję, ale to były tylko bardziej symbole. Natomiast to powiedzenie głośno, dzieje się zło, jest bardzo już ważne, bo ono zostaje. I nawet właśnie, gdy nie można powiedzieć tego, dzieje się zło, to nawet stanięcie z tym transparentem i cały czas miałam w głowie tą historię. To tutaj byli bohaterowie przedwojenni, to tu byli powojenni. Tutaj się to... Gdzie jak nie tu? Gdzie jak nie tu pokazać, że ja się z tym nie zgadzam, żeby na drugą kadencję przysięgał na konstytucję człowiek, który ją wielokrotnie złamał. Jest krzywoprzysięzcą.
Ja nie mogłam wtedy zabrać głosu, ale to, że ja, ja chciałam wrócić do domu, móc sobie spojrzeć w oczy, w lustro i powiedzieć, dobra, zrobiłaś to, zrobiłaś tyle, ile mogłaś. Czy pani ma mocne nerwy? Muszę. Tak? No. A twardą skórę? Oj tak, to chodzi hejt, o to, hejt mnie nauczył. Chodzi mi o to, czy jak taki Terlecki pani dokuczał, to pani, po pani to spływało? Czy czasem myślała pani sobie wieczorem, kurczę, ciężko? Myślę, że miałam takie poczucie, że prawda ich boli. Więc zrobiłam dobrze swoją robotę, skoro wicemarszałek Sejmu chce cenzurować moje wypowiedzi, to znaczy, że go to boli, że o tym mówię, tak? Ja bym się bardziej zmartwiła, jakby mnie pochwalił. I nawet kilka razy zdarzyło mi się tam dać taki komentarz, że całe szczęście, że on mnie krytykuje, bo to znaczy, że mówię prawdę o tym, co oni robią. Gdyby mnie pochwalił taka osoba, jak właśnie pan Terlecki, no to należałoby się zacząć bać, że chyba coś poszło nie tak. A język, którym pani mówi, tonacja wskazuje, że tam to pani to serce patriotycznie to bardzo mocno bije. Oj, bardzo mocno. Tak? Bardzo mocno. I to z domu wyszło? No wyszło, tylko widzi pan, to jest taki patriotyzm, którego prawa strona nas chce pozbawić. Którego w ogóle nie chciała nam dać prawa do tego, bo to ile razy ja w tym Sejmie słyszałam, że jestem zdrajczynią, że w ogóle tam zdrada i mówi pani o, czy nienawidzę Polski. Mówi pani o koleżankach, kolegach z PiS-u? Nie wiem, czy można ich nazwać kolegami, nie koleżankami, ale tak, no mówię propos, o osobach z PiS-u. A propos można, czy nie można? Zna pani kogoś? No zdecydowanie, czy nikt chyba, nie zdarzyło mi się tam mieć, nawiązać jakąkolwiek taką dłuższą rozmowę, żeby to byli. Jak lepiej nie podpis, po pierwsze nie podchodzi, bo albo coś przygada, albo zobaczą koledzy z PiS-u, że jest bardziej to drugie, badem, tak? Bardziej to drugie i oni będą mieć problemy. Nie, oni naprawdę na samym początku oni uciekali z windy, jak mnie widzieli, ale to oni mnie, bo ja im zawsze i to nie kolor żakietu? No chyba nie, chociaż... Nie, to jest pomarańcz, to była, tamta była tak, czerwona. Tam dzisiaj mam, ale się, kurtka, ale się śmieję, że trochę roboty drogowe. Okej, okay. Nie, tutaj oni myślę, się że to, myślę, że to było nawiązanie, tutaj, że ekologiczna Holandia może. Aha, nie, chyba aż tak daleko bym nie szła, natomiast rzeczywiście oni się mnie bali. Później tam jakieś się zdarzały takie, no bo ja uważałam, że nie ma nic złego w takim small talku totalnym, że się kogoś zapyta, posła, który wiem, że ciągle składa która jest godzina? Na przykład, nie? Ale też tam, o czy pan dzisiaj znowu ma oświadczenie, bo tam często się z kilkoma posłami, posłankami spotykaliśmy w tej porze takiej późnonocnej, na tych słynnych, teraz już, wtedy mniej, oświadczeniach, więc no, w tym wszystkim ja cały czas jednak miałam nadzieję, że jesteśmy ludźmi, ale to naprawdę ja z całej tej czteroletniej kadencji mam takie dosłownie pojedyncze tylko momenty, w którym jakąkolwiek się udało zburzyć tą taką ścianę, która ewidentnie tam była i szczerze mówiąc ja miałam nadzieję, szczególnie na samym początku tej nowej kadencji, że ona teraz troszeczkę runie, bo my będziemy też jednak starali się to jakoś tak na nowo poukładać, żeby to naprawdę była świątynia demokracji. I jest zupełnie inaczej? Jest inaczej, z nadzieją, taką atmosferą, znaczy, no Sejm jest zupełnie inny. Hołownia pani, nie hołowanie mi, hołownia pani nie przeszkadza, nie wyłączał tak? nie wyłączał mi mikrofonu, ale myślę, że ja jestem naprawdę, że on teraz... Teraz jest pani grzecznie, grzeczna i umiarkowana, tak? Ja w ogóle jestem umiarkowana w porównaniu z tym, jak się teraz zachowuje właśnie no, obecna nowa opozycja, tak? No to w sensie... Czy oni są totalna opozycja? Oni są, ale ja to od razu wiedziałam. I mają oni też będą dobrych performerów i niech pani powie, no, to we mnie. Czy to słabe jest? Słabe, bo to... Jakby mnie momenty, pytali o radę, to bym im doradziła tak, inaczej. Są momenty, że patrzy pani na posłankę z PiS-u, posła PiS-u i myśli sobie, no to było niezłe? No i albo dobry zawodnik. Nawet jakby chcieli zrobić coś, co tam jest pewnie w prawach opozycji, to bym to zrobiła inaczej, bo kłócenie się poza... kłócenie się z marszałkiem, no bo oni się ewidentnie kłócą z tym marszałkiem, czego nie wyłapują mikrofony, no to jest bez sensu zupełnie, bo ludzie tego nie wiedzą, więc tak samo jak... To, co na przykład mi się zawsze przydaje z mojego poprzedniego zawodu, czyli z teatru, to tak zwana czwarta ściana. Jak do mnie PiS krzyczał strasznie, jak ja byłam na mównicy, na przykład, bo ja mam totalną... Krzyczeli? O, krzyczeli, dziewczynko, siadaj, śmieszna jesteś,
kończ wstydu oszczędź, idź się przebadać, na badania psychiatryczne, wszystko krzyczeli. Nic merytorycznego, żeby nie było, bo oni nie krzyczeli merytorycznie, bo gdyby oni krzyczeli merytorycznie, to może ja bym też w trakcie wystąpienia z nimi nie dialogowała, ale bym zeszła i bym pogadała, no to dobra. To ja uważam, że podatek powinien być niższy, wyższy, dobra, pogadajmy. Dobra, okej, stoi pani na tej trybunie, tak. Kamery się gapią, krzyczą. Oni krzyczą i co pani... Czwarta ściana, i coś totalnie dzieje? Czwarta ściana, nie ma. Niech pani ludzie... mi tłumaczy z tą ścianą, że ta czwarta to jest między panią no, a nimi, tak? Posłami z PiSu. Okay. Tak, tak, bo ale też z szacunku do wyborców. Ja wychodzę na mównicę w imieniu wyborców i wyborczyń, czyli ja chcę im powiedzieć, co mam do powiedzenia jako posłanka, w ich imieniu jakby zabieram głos, więc w momencie, kiedy ja bym się teraz wdała w dyskusję tutaj z tymi ludźmi, którzy krzyczą, a wyborcy tego nie słyszą, bo to nie zbierają, tego nie zbierają mikrofony, to ja po prostu stracę całą te moje 30 sekund. Para na idzie w gwizdek, nie? Tak, dokładnie, to w ogóle nie o to chodzi. Więc jeżeli znaczy, teatr bez publiczności bez sensu, nie? Więc teraz, chociaż grać trzeba nawet do jednego widza, to też jest bardzo ważna no, pani, zasada. No pani regularnie nie grała, szczególnie do jednego. Dlaczego pani chciała sprowokować tymż Kaczyńskiego, szanowny panie szeregowy pośle? Szeregowy pośle Kaczyński. Nie, 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 to absolutnie nie było żaden rodzaj prowokacji, tu chodzi tylko o prawdę. Ale nie chodziło o stopień wojskowy? Nie, chodziło o to, żeby nie było, żeby nie miał poczucia, że on jest ponad prawem, tak? Oczywiście. Chodziło o to, abyśmy przez całe te 8 lat, a te moje 4 w Sejmie pamiętali, że jest taka osoba w państwie, która nie zajmując najważniejszych stanowisk, jest odpowiedzialna za to zło, które się w Polsce działo. Czy to było przesłanie polityczne, a nie złośliwość? Absolutnie. To nie miało nic, ale to było fundamentalne, nawet nie polityczne. To była w ogóle fundamentalna historia, od czego się zaczęło zło. I o tym musimy cały czas pamiętać. A jak pani na tego szeregowego posła, on czasem jakoś reagował? To prawie nigdy nie było. A. Ale mimo to... Czy jak tak w okularach wychodzi, to za chwilę będzie cyrk i trzeba uważać. Nie, nie, nie. On się bardzo rzadko pojawiał. Natomiast to nie miało znaczenia, czy on fizycznie jest na tej sali, czy go tam nie ma. Chodziło o to, że on jest odpowiedzialny za to, co się u nas dzieje i za to rozwalanie prawa, za to niszczenie praw kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nawet gdy mu się nawet nie chce przychodzić na obrady Sejmu, łaskawie się pojawi na głosowaniu i to oczywiście przecież tamta pani marszałek na niego zawsze czekała, aż się pojawi, to niezależnie od tego jest po prostu... Jest odpowiedzialny. Ja o tym pamiętam. Że nie chciał wziąć odpowiedzialności za to, co robił. I to jest dobra decyzja, że Witek nie została wicemarszałkiem? Oczywiście, no tak? Nie wyobrażam sobie tego, aby... A czy ona też, że tak pani dokuczała? Tak. Wyłączyła mi nawet mikrofon tylko za to, że powiedziałam szeregowy pośle Kaczyński. To w ogóle nie chciała mi puścić dalej w ogóle wypowiedzi, tylko... Natomiast ja miałam... To o tyle szczęście było, że... główna marszałek, czy no akurat i pani Witek i teraz Szymon Hołownia, oni nie prowadzą obrad w trakcie tej debaty, takiej tej debaty nad punktami, tak? Oni tylko prowadzą głosowania, ewentualnie wnioski formalne i to jest tyle. Więc akurat posłowie normalnie, poza wnioskiem formalnym, to zwykle mają do czynienia z wicemarszałkami, a nie z, to tak trochę może kuchni takiej sejmowej, no tak. Ale tak a, to wygląda. A propos je pani w restauracji sejmowej? W restauracji jem. Dobrze, tam dają. Kiedy ja jeść, kiedyś dawali je dobrze. Dobrze dają. Mamy tutaj nieustającą prośby o poszerzanie menu wegetariańskiego i wprowadzenie też opcjonalnie lunchy, żeby lunche były i wege, i mięsne, bo na razie są tylko, lunch można tylko wziąć w wersji mięsnej. Więc tutaj, ale ja mam nadzieję, że teraz też się to zacznie zmieniać, bo wiem, że marszałek Hołownia też jest mu bliskie alternatywy wegetariańskie jedzenie. Nawet nie wiem, czy jest wegetarianinem, czy sprzyja, to może też się zmieni. Pani w tym roku miała lepszy wynik zdecydowanie niż w poprzednich wyborach, prawda? No lepszy, tak. Czy pani ma swój chyba taki... Ma pani, jak sądzę z głosów w internecie, że ma pani taki swój elektora, w sensie, że pani poglądy, pani, że tak powiem, wizerunek, wizja, że to do części ludzi bardziej przemawia,
że pani stara się, że tak powiem, punktowo trochę do elektoratu docierać? Czy wie pan, no ja wyszłam jednak z tej ulicy. Dla mnie taką podstawą to było z tej opozycji ulicznej, z tego kodu, z właśnie z tego łączenia też moich tej z artystycznej strony, bo przecież zaczynałam totalnie od satyry politycznej. To nie była czysta polityka. Ja mam też tego pełną świadomość, że to po prostu była satyra polityczna w którymś momencie, która ona już szła tak mocno w publicystykę, w tematy totalnie polityczne, że właśnie trzeba było podjąć tą decyzję, że jednak polityka, a nie satyra. Więc natomiast ludzie to pamiętają. Nie? Ludzie też mnie pamiętają i z protestów, i z tego, że jeździłam z lalką Jarosława Kaczyńskiego po całej Polsce ze stand-upem, więc to wszystko pewnie też są moi wyborcy. Natomiast to, co było bardzo miłe w tej kampanii ostatniej, która była bardzo intensywną i bardzo długą kampanią, zupełnie inną od tej mojej pierwszej kampanii, taką bardzo spontanicznej, takiej właśnie jeszcze dziewczyny z ulicy, która idzie z marzeniami do Sejmu, to co było miłe, to były te podejścia, mówi, wie pani co, nie głosowałem na panią 4 lata temu, bo myślałem, że pani to jest tylko tam aktorką, ale po tym jak pani pracowała, to teraz na panią zagłosuję. Jak pani przyjeżdża tu do pracy, to jest to autobusem? Przychodzę najczęściej piechotą. To gdzie pani mieszka? Górnego Mokotowa. Taki półgodzinny spacer łazienkami. Bardzo polecam. Ja w ogóle bardzo dużo chodzę. No to kurczę, to 15 tysięcy kroków. Prawie kurczę, sąsiada, jeśli pani tędy idzie, no to możemy się spokojnie kiedyś na spacerze spotkać. Pewnie. Natomiast jak gdzieś dalej, to autobusem, tramwajami tylko jeżdżę. Ludzie widzą panią i różnie reagują? No właśnie w rzeczywistości ludzie są mili. Tak? No właśnie to jest ta taka smutna strona internetu, że jest tyle tego hejtu w internecie. Nic złego pani nie słyszy tak normalnie. Właśnie na żywo bardzo rzadko. W kampanii to dosłownie na takie stanie ulotkowanie 4-6 godzin w jednym miejscu. To mieliśmy jedno, dwa podejścia takie, że ktoś mi rzucił ulotką albo powiedział o Jachira nigdy w życiu i poszedł dalej. A czy woli pani tak na trybunie sejmowej, czy z ulotkami na ulicy? No z ludźmi to jest jednak lepiej, najważniejsza tak? misja. Mównica jest super i jakby właściwie zawsze uważam, że jestem to winna też ludziom, żeby zabierać ten głos i mówić w ich imieniu o tym, co jest i dla mnie ważne i dla nich. Natomiast no, ludzie są, to jest genialne, ja ubóstwiam wszystkie spotkania, ja zawsze robiłam kampanię bezpośrednią i no, to jest coś takiego, co w ogóle w takich momentach wiem, po co to robię i wiem, dlaczego tam jestem, to, że mogę w ogóle usłyszeć. Wie pani, mówi się, że Amerykanie mówią, że kampania jest poezją, a potem rządzenie jest prozą. No, coś w tym jest. I to teraz jest przed nami, ta proza, bo trzeba te rzeczy... Te oczekiwania wielkie, które i my mamy, ale i całe społeczeństwo ma. Pani rozumiem, żeby jakoś zrobiła ostrą depizizację, tak? Jak to powinno wyglądać, gdyby było tak, jakby pani by chciała? Mm-hmm. Czy myślę, że początek jest dobry? Na pewno, wie pan, nie myliłabym sprawiedliwości z zemstą. Mm-hmm. Czyli ja nie mam poczucia zemsty, ja chcę sprawiedliwości. Czyli ja absolutnie nie uważam, że właśnie... Nikt nie chce zemsty, tylko niektórzy no, ale czasami sprawiedliwości chcą na miękko, a drudzy na ostro. Czasami jesteśmy oskarżani, że ta właśnie depisizacja to jest związana z zemstą. Nie, po prostu ja bym chciała, żeby to wszystko było tak, jak w demokratycznym państwie powinno. Czyli jeżeli oni łamali prawo, łamali konstytucję, to po kolei powinni być rozliczeni. Za łamanie konstytucji powinny być... Normalne, zwykłe wyroki karne, wyroki, sprawiedliwe procesy sądowe. Trybunał Stanu to jest dla mnie za mało, bo on jest symboliczny, ale z drugiej strony też... I że trzeba mieć większość, nie? No właśnie, że też trudno postawić, więc ja oczekuję po prostu rozliczenia konkretnych ludzi za to, że zniszczyli podstawę państwa prawa i też to, jak teraz zaczynamy przywracać, to jak nam jest trudno to zrobić, bo tak jest wszystko pomieszane. A PiS by pani zdelegalizowała, czy nie bardzo? Cały PiS? No. Byłabym bardzo ostrożna, tak? Bo wywołuje to, może to wywołać odwrotny skutek. Dać paliwo, tak? Tak, tak. Ja raczej bym wykluczyła na bazie sprawiedliwych wyroków, o ile tak by niezawisły sąd zadecydował, bo to nie ja jednoosobowo będę o tym decydować, tylko sądy, te osoby, które są odpowiedzialne za niszczenie przez 8 lat w Polsce demokracji i bez tych osób, ale bez wszystkich tych osób, które były za to odpowiedzialne, które się przyczyniły do tego łamania prawa, ten PiS też będzie inną partią.
Ale na czele z szeregowym posłem Kaczyńskim. Czym pani podpadła panu Pietrzakowi, że tam, że tak ją bluzna panią? No chyba w ogóle tak całokształtem. Swoim istnieniem, bo to był 19 rok. Tak, to było szokujące. To w ogóle to był sam szczyt kampanii wyborczej w 2019 roku. Czy chcemy, żeby to słowo padało, czy właśnie nie wiem, czy chcemy. Nie chcemy. To może chcemy, jeżeli nie, już to zostawmy. Niech... Że było to nieładne, nieeleganckie no bardzo, słowo. Tak bardzo, powiedzmy. Bardzo. Ale przeprosiny się ukazały. No przeprosiny się ukazały i to była taka dla mnie też wtedy. I widzi pan, to właśnie było to, że taki... I ja bym tak samo chciała, żeby się skończyło ze wszystkimi tymi osobami, które niszczyły mój kraj. Żeby oni przeprosili... Odbyli karę, taką sprawiedliwą przeprosili karę. Przeprosili IS, że tak powiem. Jeszcze raz. Jak się mówi w tym haśle, żeby przeprosili ISY? Nie, no... Odbyli karę, nie muszą aż... muszą zostać... Nie mogą dalej współtworzyć państwa, jeżeli ich celem było to kłamanie tego państwa, łamanie prawa, tak? No więc to się wyklucza w demokracji, ale właśnie to było to, że jeżeli, właśnie to, że ja doprowadziłam do tego, że pan Pietrzak przeprosił za te słowa i że to one się ukazały jeszcze w TVP Info, które wiemy jak wyglądało, to pokazuje, że można i że warto, tak? Bo tak powinniśmy właśnie przywracać tą demokrację i przywracać tą praworządność. No i to jest w ogóle, to jest takie całe moje życie, nie? Bo ja chcę żyć w demokracji. Dlaczego się pani przeprowadziła z PO do Zielonych? Ja nie byłam nigdy w PO. Nie? Nie, nie. Ja weszłam z poparciem Koalicji Obywatelskiej, z list Koalicji Obywatelskiej. Czy z koalicji pani nie wyszła, ale przeszła tak, pani tak, do innego pokoju? Tak, w ramach koalicji weszłam do Zielonych. No ponieważ bycie bezpartyjną posłanką ma swoje plusy, ponieważ ma się pewną jakąś taką niezależność, nawet jeżeli się jest w klubie Koalicji Obywatelskiej, to ma się taką trochę większą niezależność. Ale z drugiej strony ma też swoje minusy, tak? Bo się nie przynależy, jak sama nazwa mówi, do żadnej partii politycznej. A że z Zielonymi tak blisko współpracowaliśmy przez te 4 lata, 3,5 wtedy, no to stwierdziłam, że to jest taka naturalna konsekwencja. To była bardzo przemyślana decyzja. Myśmy bardzo dużo wspólnych akcji. Nas i połączyło podobne wartości, jeżeli chodzi o kryzys na granicy polsko-białoruskiej. I miałyśmy biuro z posłanką Zielińską, do którego nas bezprawnie władza nie wpuszczała. I nas połączyły te zielone tematy. Też przez większość kadencji, tak czysto merytorycznie, to się tym właśnie zajmowałam w Komisji Ochrony Środowiska. Więc no stwierdziłam, skoro i tak robimy to razem, to dlaczego nie można oficjalnie w jako sprawach, w sprawach ideologicznych to pani jest chyba zdecydowanie... A co to są sprawy ideologiczne? No powiedzmy, wszystkie kwestie typu związki partnerskie, powiedzmy małżeństwa, to może... To człowieka. Tak? Nie są, tak. A małżeństwo homoseksualne wszystko też? Wszystko to są prawa człowieka. Znaczy też byłaby pani za tutaj. Zieloni są za pełną równością tak? małżeńską. I za, powiemy, za adopcją też, też jesteście? Kropka. Zieloni są za pełną równością małżeńską. Prawa człowieka to prawa człowieka i uważam, że ludzkość już zadecydowała w XXI wieku, że jakby to nikt nie będzie nikogo zmuszał do zawierania związków jednopłciowych. A jakby pani na spotkaniu przedwyborczym wysyła usłyszała, droga pani, jest w prawie jasno powiedziane, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, więc pani... A tam jest jeszcze przycinek. Więc pani proponuje jakieś takie dziwactwa tutaj. Ale wie pan, czym innym jest postulat partii politycznej, jaką jest Partia Zielonych, a czym innym jest możliwość wprowadzenia? No mam świadomość, że w obecnym Sejmie, nawet tym po zmianach, nie ma absolutnie większości dla równości małżeńskiej. A niech pani powie z tych kwestii cudzysłów ideologicznych w tym Sejmie, co ma przejść, jest szansę przejść, a co na pewno nie rozmawiajmy, rozmawiajmy o prawach człowieka. Znaczy minimum, które jesteśmy winni temu, aby móc mówić o tym, że szanujemy każdego, niezależnie od tego, kogo kocha, w co wierzy, jakiego jest wyznania, koloru skóry i tak dalej, i czy jest, jakiej jest płci, bo my mamy z tym bardzo duży problem, że nie chcemy dać połowie społeczeństwa równych praw, to minimum jest właśnie związki partnerskie muszą powstać i ja cały czas podkreślam, że one muszą powstać oczywiście, żeby dać zabezpieczenie z parom jednopłciowym, ale one też muszą powstać ze względu na pary heteroseksualne, które też nie czują potrzeby zawierania małżeństwa, bo to jest bardzo taka, już taka strasznie sformalizowana, która się, jak potem się ludzie chcą rozstać, to dużo to kosztuje zdrowia przy rozwodzie i tak dalej, a związek partnerski zupełnie wystarcza ludziom.
Nie wszyscy potrzebują ślubu do szczęścia. I też trzeba to całemu ogółowi społeczeństwa zapewnić. Więc to jest minimum, na to myślę, że jest większość w tym Sejmie, który jest teraz, aby to zrobić. Pierwszy krok. Czy pani... Drugi krok oczywiście, tak. Aborcja. Wychodziłam, walczyłam, nie wyobrażam sobie, abyśmy w tym Sejmie, przynajmniej ze strony Sejmu i Senatu, nie przyjęli takiej ustawy zapewniającej podstawowe prawa człowieka, w tym prawa kobiet. Wie pani, Hołownia może jest za weganizmem, ale chyba na taką aborcję, że tak powiem... Marszałek Hołownia ma takie zdanie, natomiast wiem, że już u niego w klubie mają też różne zdania, inne zdania. No na przykład Ryszard Petru w tej sprawie mówi jednoznacznie, że będzie głosował za. To nie przejdzie. W tym Sejmie. Myślę, że przejdzie. Ja liczę, tak, oczywiście. Ja wyliczyłam, że teraz nam brakuje jakichś tam 7-6 głosów do tego, żeby to przeszło. Te osoby są do... I skąd weźmiecie tych 7? Bo nie, nie, skąd... No wie pan, no tak jak w demokracji, rozmowa. Rozmowa, no ja nikomu nie, to jest tylko wybór, to jest tylko wybór. Nikt nie musi robić aborcji, jeżeli się z tym nie zgadza, ale nie ma prawa tego zakazywać drugiej stronie. Więc... A czy pani ma tyle zrozumienia wobec, nie wiem, ludzi kościoła, katolików, ile pani chciałaby, żeby oni mieli dla pani postulatów? Bo pani jest bardzo antyklerykalna, przynajmniej w takiej warstwie werbalnej. Nie nazwałabym tego, że jestem, nie? Jestem na pewno przeciwko hipokryzji, a myślę, że nigdzie nie ma tyle hipokryzji, co obecnie w Kościele katolickim. Ja nie mówię wśród wiernych, ale wydaje mi się, że nie ma w Polsce drugiej instytucji, no może oprócz PiS-u, ale i tak myślę, że Kościół katolicki, nawet PiS bije na głowę w ilości hipokryzji, a chyba to, czego najbardziej nie lubię w przestrzeni publicznej, to właśnie hipokryzji, że mówią jedno, a robią zupełnie co innego. I proszę zauważyć, że ja nigdy nie krytykowałam samej wiary, a krytykowałam właśnie tę hipokryzję i właśnie to, ten niezdrowy układ, połączenie Kościoła z państwem, które w ogóle nie ma nic wspólnego ze świeckim państwem. Ja jestem bardzo mocno za tym, aby prawo, które w Polsce obowiązuje, było przestrzegane we wszystkich jego aspektach. Czyli jeżeli mamy wpisane w konstytucji świeckie państwo, to ono musi po prostu obowiązywać. Jakbyśmy mieli wpisane, jesteśmy państwem wyznaniowym, przecież są na świecie państwa wyznaniowe, one rzadko niestety wtedy są zwykle demokracjami, ale są takie państwa, to ja nic bym nie miała do powiedzenia, bo tak sobie napisaliśmy konstytucję. Jeżeli mamy to wpisane, to respektujmy, bo ja absolutnie nie jestem przeciwko osobom wierzącym, natomiast jestem za uszanowaniem praw też osób no, innych proszę, związków tak wyznaniowych, niewierzących. Tak z ciekawości, jesteśmy tu już po świętach, czy pani rodziny święta są takie świeckie, czy są też elementy takie religijne, parareligijne? Ja jestem po apostazji, więc ja w ogóle ten czas po prostu spędzam jako kilka dni wolnego, idę właśnie na ślęże aktywnie, no jakby akceptuję to, że to są po prostu dni wolne od pracy, bo tak zdecydowała większość społeczeństwa i takie są też oczekiwania społeczne, mam pełną świadomość tego, że są takie i ja się na to zgadzam, bo wiem, że tak chcę większość, żeby to były dni wolne od pracy, więc po prostu wykorzystuję je tak jak lubię, tak? Na aktywności, na kontakcie z naturą. A dlaczego pani uznała, że wypisanie z kościoła jest niezbędne i że nie wystarczy samo niechodzenie? No znowu, bo prawo ma znaczyć prawo. A propos, właśnie idealny cytat nam się trafił do tego. No tak, no bo skoro nie chcę być częścią tego związku wyznaniowego, a przecież nie ja o tym zadecydowałam, tylko kiedyś tak rodzina o tym zadecydowała, że byłam jego częścią, bo zostałam ochrzczona bez pytania mnie o zdanie, no to jako świadoma osoba mówię, nie zgadzam się. Rozumiem, na to. Że w tym roku jest pani zadowolona, że trzech kuli wypada w sobotę, czy wolałaby pani dzień zwykły i mieć więcej czasu na spacery? Ja w ogóle jestem człowiekiem pracy, więc właściwie dla mnie no nawet weekendy są pracujące i ja to bardzo lubię, tak? Bo to jest właśnie często są spotkania z ludźmi, więc tak, to jest okej, że jest sobota, fajnie. Znaczy myślę, że akurat ja mam duże wątpliwości, czy to powinno być w ogóle święto wolne od pracy, bo tego i tak mamy sporo, tutaj jest takie jeszcze rozprężenie, już i tak jest dużo tych świąt wcześniejszych, jeszcze to,
Myślę, że można byłoby je spokojnie zastąpić 4 czerwca i na to też bardzo czekam, właśnie, aby 4 czerwca. Właśnie, właśnie zastanawiałem, czy święto polskiej wolności, demokracji tak. to powinno być 4 czerwca z powodów choćby pogodowych, czy 15 października jest teraz mocny klimat kandydatem? Jest oczywiście, ale i tak, i to będzie ważny dla nas już myślę dzień, ale jednak ja właśnie też zaczęliśmy od tego rozmowę. Ja myślę, że my jesteśmy winni to, w ogóle trzeba odbudować dorobek III Rzeczpospolitej, bo został on bardzo niesłusznie zakwestionowany przez populistów i przez skrajną prawicę. A uważam, znaczy ja potrzebuję 4 czerwca. Ja, dla mnie to jest bardzo ważne święto. To jest święto taki ewenement, że pokojowo i też dobre na grilla, nie na wszystko. Oczywiście, ale świętujmy, właśnie to jest też, no, miłość do ojczyzny można naprawdę pokazywać na tyle fajnych sposobów radosnych. Wreszcie możemy się uśmiechnąć. Którędy tu pani idzie do roboty z tego Górnego Mokotowa? Najczęściej łazienkami, czyli od strony Jazdowa. Bo ja sobie idę tam... Czy przez Rozdroże, tak? Też, ale to górą, ale nie dołem łazienkami i przez Morskie Oko do góry. O. Tak, teraz wszyscy będą wiedzieli, gdzie mnie można spotkać. Sejmowy poranek albo ale do łazienek wiadu. Pani wchodzi tam koło Belwederu, Gagarina. Tak? No też koło Belwederu, no. Czasem też. Najczęściej od strony Gagarina. No to ponieważ jesteśmy sąsiadami, okay. To serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję. A po drugie do zobaczenia na spacerze w stronę Sejmu albo wręcz w drugą stronę. Będzie dziękuję bardzo miło. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.